Pamiętacie, jak na pustyni szatan zgubił Pana Jezusa i kupił go, żeby przemienił kamień w chleb, bo przez 40 dni Pan Jezus przebywał na pustyni pod pustynią bud. Tam i szatan, bo jeżeli jesteś Synem Bożym, to znamy, że samym chlebem żyje człowiek, ze wszelkim słowem, które pochodzi z ust Boże. Słowo Boże jest porównane do chleba. Nie wiem, jak to jest, ale chleb się chyba nie może zmusić. Nie chodzi o pokarm. Jemy go praktycznie codziennie i to jest taki pokarm, który się nie nudzi, który można spożywać każdego dnia. I Słowo Boże jest takim pokarmem.